pożegnane. Dzień dobry, bracie, w Chrystusie naszym Ojcu Emanuelu, który zaprowadzi raj, by Adam stracił. Kolosan 1:2, wstrebrzący bracia w Chrystusie. Rzymian 5:12, oczywiście w Adamie jest grzech i śmierć. Nie ma żadnej religii, która by mówiła prawdę 100%, tylko Chrystus jest prawdą absolutną. I apostoł Paweł, prześladowca właśnie Chrystusa, jak szedł do Damaszku, bo chciał tępić apostołów, mówi tak. Jezus do niego mówi, Dzieje Apostolskie 9, rozdział 5-20, Szaulu, czemu ty mnie prześladujesz? No i świadkowie Jehowy nas prześladują, stoją na stojakach, no i cieszą się, że będzie, że Jehowa zniszczy wszystkich niegodziwych, no ale oni się cieszą ze swojej głupoty i prześladują nas, szyderują, bo jak Noe budował arkę, to też się śmieli. Świadkowie robią to samo, także bracie, weź to, nawracaj twoich braci, świadków Jehowy, do braci, żeby byli Kolosan 1:2 w Chrystusie i Dzieje Apostolskie 1:8, żeby byli świadkami Chrystusa, który nas wykupił krwią. 1 Koryntian 7:23, 1 Koryntian 6:20 i 1 Koryntian 3:16-17, bo my jesteśmy świątynią. I Chrystus chce zamieszkać w naszych sercach, umysłach, żeby nasze ciała były udoskonalone i święte. Efezjan 4:5, jedna wiara, nie religia czy organizacja. Efezjan 4:13, a wszyscy dojdziemy do doskonałości Syna Bożego. Czyli Chrzystus jako Syn Boży dał nam synostwo. Rzymian 8:19, ja jestem Synem Bożym. Chrystus jest Bogiem, Ojcem moim. Także nie prześladujcie nas już więcej, tylko się współpracujcie z nami. Mateusz 23:8, bo jest jeden nauczyciel Chrystus. Łukasza 21:15-28 i głowa do góry, bo Chrystus da wam mądrość. Także musisz sami siebie osądzić, że czas się wypełnił. Zaczęliście w ciele, zaczęliście w duchu, skończyliście w ciele. Galacjan 3 rozdział. Galacjan 3:20, nie ma pośrednika. Galacjan 3:2. Ducha się dostaje przez wiarę ze słuchania. Wysłać wiadomość, rozłącz się. Jeżeli chcesz poznać więcej o... Także świadkowie Jehowy, naprawdę zostaliście zwiedzeni, bo Ewa w raju była doskonała, a wy jesteście niedoskonali. To jest ta różnica, że musi to uwzględnić, że Ewa doskonała, dała się nabrać szatanowi, i nie było na palu, tylko na drzewie zielonym. Nieposłuszeństwo, czyli grzech nieposłuszeństwa. A wy macie pal i stoicie jak te krowy, święte krowy z tym stojakiem? Jak to jest? Stoicie na świadectwo, na swoją zagładę? Przecież Jehowa was unicestwi za waszą głupotę, że nie wnikacie, nie szukacie Chrystusa. Przecież to no, według twoich słów, sługo niewierny, niegodziwy, sądzę ciebie, nie? Co zakopał tam, bo srogi jesteś tak dalej. Przecież Bóg jest miłością, Chrystus jest, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się modlicie, a jego jazmo jest lekkie, przyjemne, miłe. Mateusz 11:25-30. I wszystko zostało mu przekazane nie przez Jehowę, tylko przez jego ojca. Ojcze! Ojcze! Jana 17:1. Ojcze! Ciszej, ja słyszę. Także jak Herba wyjdzie z tego mieszkania, bo 6 lat nie wychodzi, to będzie Łazarzu, wyjdź, bo my skrzeszamy. Objawienie 20 rozdział, 6 werset. Efezjan 5:14, jesteście śmierci jak syn marnotrawny. Łukasza 15:24-32, syny marnotrawne i córki też. Także przyjdźcie. Jana 5 rozdział, 17-29. Bo jesteście jak groby pobielane. I po prostu jak faryzeusze, którzy niesiecie śmierć, uśmiercacie tych, co was słuchają. Macie klucze poznania, sami nie wchodzicie, inni im nie dają. To nie są katolicy, to wy jesteście najdalej, bo katolicy są bliżej od was już. Tak, bo te łotry, celniki, prostytutki, te co uprawiają seks, wejdą, a wy jesteście prostytutki duchowe, jak faryzeusze. Nie potraficie rozeznać, czym się różni wiara od religii, chociaż definicję weźcie trąbili. Hebrajczyków 11 rozdział, 1 werset, definicja wiary, nie? To czemu żeście w Srebrzance, w tej czarnej, przykład Nowego Świata, czarne okładki wpisali na końcu, że jedna prawdziwa religia, najbardziej sfałszowana. Efezjan 4:5 jest wiara i Chrystus czeka na żonę, na 144 tysiące, które jest skompletowane. Objawienie 7 rozdział, od 1-4. I baranek sobie na górze Syjon i daje wam królestwo na ziemi, objawienie 5:10. Tu pisze na ziemi w Biblii Warszawskiej, a wasze jest nad ziemią. Ptaki latają nad ziemią. Także jedna literka. Nikt do nieba nie wstąpił, tylko ten, co z nieba wstąpił, nie? Chrystus tylko poszedł do nieba. A my już siedzimy na okręgach niebiańskich. Efezjan 2:6. Posadził nas.
za życia apostoła Pawła, mego brata z 24 starszych posadził. Objawienie 5:10. No, ale oni wnikliwie nie wnikają, także idą na zagładę, jak w sieci połapane kłamstwa przez niewolnika. I dają mu kasę, niewolnik się cieszy. Także 5:10, zobaczcie. Tam masz. I uczyniłeś ich królami i kapłanami, żeby służyli naszemu Bogu i mają królować nad ziemią. Nad ziemią, to jest na ziemi. Ale naszym Bogiem jest Chrystus, Król Ojciec z nieba. Za Adama, 1 Koryntian 15:22-23. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Czyli za zdrady baranka co wam grozi? Bo baranek nie kłamie, oddał życie doskonałe za was, cierpiał, krwią was kupił. 1 Koryntian 7:23. Sprawdźcie to. Komu? Niewolnikowi służycie z Ameryki? Przecież Ameryka to jest mocarstwo, Anglo-Ameryka. Tak jak kiedyś Rzymianie, to jemu, Rzymianom służycie. Jana 19:15. Zobaczcie, nie mamy króla? Nie macie króla? To jest król, to nie jest Pan. Król Izraela, wizerunek, czcimy go w duchu i prawdzie. Bo w sali królestwa tam już są prostytutki duchowe. Królestwo macie, duchowe, faryzejskie, obłudne. Nie chcecie przyjąć prawdy, bo my jako uczniowie Chrystusa chcemy tam iść wam błogosławić. Bądźcie aniołami, Mateusz 24:31.